To jest teraz News, Tomek Ćwiek. Witajcie, zapraszam na najnowsze informacje Radia Szczecin. Po pożarze wszyscy lokatorzy kamienicy przy ulicy Bogusława w Szczecinie wrócili już do swoich mieszkań. Ogień wybuchł w poniedziałek koło 23 na poddaszu budynku. Płomienie nie zniszczyły żadnego z lokali, jednak część mieszkań została zalana podczas gaszenia pożaru. Dwie rodziny noc spędziły poza domem. W sumie z kamienicy ewakuowano 18 osób. Starsza kobieta podtruta dymem została odwieziona do szpitala. W sumie z ogniem walczyło 6 zastępów straży pożarnej. Szczecińska Rada Miasta podjęła decyzję, że Bolesław Bierut i Nikita Chruszczow nie są już honorowymi obywatelami Szczecina. W projekcie, który ostatecznie złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości, czytamy, że Bierut, Chruszczow oraz 5 innych osób, m.in. Konstanty Rokosowski, Paweł Batow czy gruziński generał Władimir Dżandżgawa, dopuścili się czynów na szkodę narodu polskiego i państwa polskiego. W uchwale nie ma mowy o Eugeniuszu Kwiatkowskim, twórcy Gdyni, który pozostał honorowym obywatelem. Za praktycznie była cała Szczecińska Rada Miasta, oprócz Jolanty Balickiej z klubu Bezpartyjni, która była przeciw. Wstrzymało się też 3 innych bezpartyjnych, w tym były prezydent Szczecina Jan Stopyra. Radni SLD w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu. Związkowcy i pracownicy szczecińskiej budżetówki protestowali we wtorek przed Urzędem Miasta w Szczecinie. Domagają się podwyżki płac o 700 zł. Zwracają też uwagę, że przez niskie pensje brakuje pracowników socjalnych. Mają też pretensje do prezydenta i jego urzędników, że nie chcą z nimi poważnie rozmawiać o tych sprawach. W proteście uczestniczyło około 200 osób. Pracownicy żłobków, bibliotek, urzędów pracy czy pracownicy socjalni. Podwyżek domagają się też pracownicy miejskich spółek, na przykład kierowcy autobusów. Według zapowiedzi związkowców oni również będą protestować pod urzędem. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, konflikt może zakończyć. Zdechł jedyny bielik, który żył w wolierze przy budynku Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Kuba był ciężko chory. Pracownicy parku leczyli go na miejscu, a także w Szczecinie, ale nie udało się go uratować. Ptak dożył 33 lat. Jak na bielika, to bardzo sędziwy wiek. Teraz woliera jest pusta, musi przejść remont. Dyrekcja parku szuka następcy Kuby. Bielik jest często błędnie uważany za orła. Tymczasem należy do rodziny jastrzębiowatych. To największy drapieżny ptak żyjący w Polsce. Szacuje się, że w pobliżu Zalewu Szczecińskiego żyje kilkanaście par bielików i jest to największe ich skupisko w naszym kraju. Ruszył 5. zachodniopomorski konkurs pianistyczny. W rywalizacji w Zespole Szkół Muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie bierze udział 40 osób z całej Polski. To uczniowie szkół muzycznych 1. i 2. stopnia. Każdy z nich prezentuje się przed jury oraz publicznością. W konkursie można wygrać m.in. pieniądze. Nagrodą jest również recital w Filharmonii Szczecińskiej oraz Zamku Książąt Pomorskich. Zmagania młodych muzyków potrwają do czwartku. Środa przyniesie deszcz, ale zostawi temperaturę. Słońce też powinno się gdzieniegdzie przebijać od 8 do 12 stopni nad morzem i 15 w Szczecinie. Może pojawić się silniejszy wiatr. I to wszystko teraz. Kolejny RS News jak zwykle jutro po 18. Do zobaczenia. Radio Szczecin.